Pomoc Wojewódzkiego Samorządu dla suwalskich placówek ochrony zdrowia. 1 700 000 zł wsparcia przekaże Samorząd Województwa Podlaskiego na rzecz placówek ochrony zdrowia działających w Suwałkach. Środki w głównej mierze zasilą miejscowy szpital. Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, pieniądze zostaną zainwestowane w pracownię patomorfologii. 1,5 mln zł pozwoli zmodernizować najsmutniejszą część szpitala, prosektorium oraz jego pomieszczenie techniczne. Jak się dowiedzieliśmy, wymienione zostaną instalacja grzewcza, wodna, wyposażenie sanitarne, kanalizacja sanitarna. Prócz tego zmodernizowana zostanie wentylacja oraz oświetlenie. Prosektorium zostanie również doposażone w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tej części placówki. Wprowadzone zmiany z pewnością sprawią poprawę warunków pracy zatrudnionego na tym odcinku personelu. Drugą placówką wspartą przez samorząd wojewódzki będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji przy Waryńskiego. Tu modernizacji wymaga infrastruktura informatyczna. Za kwotę blisko 300 000 zł zakupiony zostanie nowy sprzęt komputerowy oraz powstanie nowa sieć łącząca go w funkcjonalną całość. Najlepsi z najlepszych – suwalscy uczniowie ze stypendiami marszałka województwa. W Mikołajki czwórka suwalskich uczniów została uhonorowana stypendiami marszałka województwa podlaskiego. To laureaci olimpiad na szczeblach ogólnopolskich. Mają też znakomite wyniki w nauce. Te szczególne osiągnięcia sprawiły, że trafili do grona najlepszych z najlepszych, a do ich rąk trafiło po 6 000 zł. Uhonorowani wyróżnieniem to uczniowie Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Patryk Sokół i jego szkolna koleżanka Nikola Konikowska są laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Oboje również mają znakomitą średnią wyników w nauce. Następnym stypendystą jest Mateusz Kuprewicz, uczeń najstarszej suwalskiej szkoły, pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Jego wiedza z zakresu filozofii zaprowadziła go do grona ogólnopolskich laureatów Olimpiady Przedmiotowej. Wyniki w nauce innych przedmiotów są równie imponujące, bo średnia to 5,31. Stypendystką została również uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa. Julia Życzkowska to laureatka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, a jej średnia ocen to równiutka piątka. Całe grono uczniów, którzy zdobyli tegoroczne stypendia, to aż 58 osób z całego województwa. Jak podkreślił marszałek Artur Kosicki, stypendiów jest z roku na rok coraz więcej. Jak dodał, dostrzega i docenia, że cały czas rośnie potencjał naszego regionu. Serdecznie Wam gratuluję i dziękuję za to, że trzymacie poziom. Pokazujecie, że województwo podlaskie potrafi działać w sferze nauki, propagujecie ją. To Wy jesteście przyszłością tego regionu i tego kraju, mówił do stypendystów. Zarząd województwa podlaskiego od początku bieżącej kadencji przyznał stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce w łącznej wysokości ponad 1 miliona złotych. Otrzymało je blisko 230 uczniów.